Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor a to 713 odcinek podcastu BSSB Stajemnic. Dzisiaj będzie krótko i na temat i o tym jak to warto jest śledzić różnego typu informacje znalezione na stronach internetowych niekoniecznie w naszym polskim języku, ale gdzieś tam hulające sobie po świecie. Nie wiem jak wy, ale ja lubię śledzić to co dzieje się na świecie, jeśli chodzi o sektor nowoczesnych usług dla biznesu i dosyć regularnie wpadam na strony internetowe różnych mediów, firm, organizacji, zarówno z Azji, Afryki, Karaibów, Stanów Zjednoczonych czy też Australii. Można tam sobie wyczytać różne ciekawe rzeczy i powiem Wam, że nie dalej jak w piątek w minionym tygodniu natknąłem się na dosyć ciekawą informację pochodzącą z Indii. Indie, dla tych z Was, którzy tego nie wiecie, są uznawane za taką kolebkę outsourcingu, kolebkę nowoczesnych usług dla biznesu i to stamtąd świadczone są usługi głównie dla Ameryki, ale również i dla niektórych krajów europejskich, i są to usługi przeróżne. Od zwykłych informatycznych, przez obsługę klienta, kończąc na różnego typu analizach, pracach badawczych, czy też usługach ze świata finansów, księgowości, payrollu i tym podobnych. To tam rodzą się różnego typu pomysły w jaki sposób usprawniać świat nowoczesnych usług dla biznesu, więc dla wielu różnych firm są one wręcz pewnym takim hmm, trendseterem, trendsetterem bym ujął. I w piątek na dwóch stronach internetowych, przez które dosyć regularnie się przekopuję, a mianowicie pierwsza z nich to Business Today India, czyli .in i druga zii News, czyli taki no, portal internetowy, newsowy, który no, informuje o tym, co ciekawego tam w Indiach się dzieje, pojawiła się informacja, że pan Ganapati Subramaniam, który ciężko wypowiedzieć się te imiona i nazwiska hinduskie, ale tak to właśnie brzmi tego pana imię i nazwisko. Ten pan jest COO w firmie TCS. No i teraz kolejne odkrycie informacji, a mianowicie czym jest TCS. TCS to jest jedna z największych na świecie firm świadczących usługi w modelu outsourcingowym. Tam jest i przedmiot IT, i finanse, i księgowość, i cały szereg innych. TCS jest obecny również w Europie, natomiast no, w Indiach króluje. Zatrudniają ogromną ilość ludzi, o czym za chwileczkę. I wspomniany pan Ganapati Subramaniam. Hmm. Udzielił pewnego wywiadu. Tak, udzielił wywiadu, i był ten wywiad udzielony podczas India 100 Summit. To jest takie no, dosyć duże i ważne wydarzenie realizowane w Indiach, gdzie no, szefowie różnych firm opowiadają o tym, co się dzieje w gospodarce, co się dzieje na świecie, w jaki sposób rozwija się biznes, i tak dalej, i tak dalej. I cóż ten pan powiedział? Ten man powiedział, że po 15 listopada 2022 pracownicy TCS wracają do pracy. Kończy się u nich kultura pracy z domu, czyli popularne work from home. Coś, co towarzyszyło nam podczas pandemii, coś, co rozwinęło się w trakcie pandemii, zaczyna dobiegać końca z wyznaczoną wręcz konkretnie datą 15 listopada 2022 roku. Już w tej chwili firma TCS pracuje w takim modelu, że około 25% wszystkich pracowników pracuje w biurze. No ale teraz czas to zakończyć i rozszerzyć to na pozostałą grupę pracowników. Skąd to się bierze? No cóż, firma ta Cały czas analizuje, co się dzieje w obszarze jej pracy, no i dokonali pewnego takiego spostrzeżenia za rok ubiegły. I teraz posłuchajcie, bo te liczby robią wrażenie. A mianowicie w ubiegłym roku firma TCS zatrudniła około 100 tysięcy pracowników. Tak dobrze usłyszeliście? Nie 100, nie tysiąca, ale 100 tysięcy pracowników, z czego. Około 25 tysięcy pracowników zostało zatrudnianych całkowicie zdalnie, nigdy nawet nie pojawiło się w biurze TCS-u, nawet nie odebrało swoich identyfikatorów i zdążyło już. Tą firmę opuścić. Tak. 25 tysięcy osób dołączyło zdalnie, popracowało chwilę i w ciągu jednego roku firmę opuściło. No, dało to trochę do myślenia mm, menedżerom z tejże firmy, no i zaczęli się zastanawiać, co tutaj by zrobić. No i wpadli na taki, a nie inny pomysł, że twierdzą, że może być temu winna. Praca z domu, a mianowicie nie pozwala tego typu model pracy całkowicie zbudować lojalność pracownika wobec swojej firmy, przekazać jej kulturę, przekazać w jaki sposób pracuje się ze swoimi kolegami i koleżankami, i komunikacja tylko i wyłącznie poprzez różnego typu komunikatory internetowe nie zdaje po prostu do końca egzaminu. No, trochę ciekawa teza, trochę bym powiedział, że w przypadku naszym europejskim, kiedy mamy rynek pracownika, dająca wiele do myślenia i zastanawiająca się co tu się może wydarzyć, ale jednak... Słowa zaczynają przekuwać się w fakty i tak po całkowitej pracy zdalnej, bo tutaj szef CEO firmy TCS przyznaje, że w trakcie były takie momenty w trakcie pandemii, gdzie praktycznie 99 do 100% wszystkich pracowników TCS pracowało zdalnie. To jednak, mimo wszystko, widać gorsze efekty tego typu modelu pracy niż gdyby wszyscy pracowali w biurze. No i tak. Będziemy mieli teraz powrót do biura od 15 listopada 2022 roku. Przynajmniej w firmie TCS, przynajmniej na terenie Indii. Hmm, bardzo jestem ciekaw, co to wszystko będzie się działo. Ten hmm, szef COO firmy TCS również w trakcie tego wywiadu powiedział jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że hmm, no, są, jesteśmy w takich czasach, gdzie trzeba skupiać się na czterech ciekawych dosyć obszarach, i to one będą głównym zainteresowaniu tejże firmy i będą rozwijane w, następu, w następnych miesiącach i latach. Te cztery elementy, które, które są ważne dla firmy TCS. to jest to są zaawansowane techniki łączności i komunikacji, także to jest ten obszar, nad którym firma będzie pracowała. Kolejny to bezpieczeństwo, następny to prywatność, co jest bardzo bardzo istotne, no i wszechobecna sztuczna inteligencja. Także pan Subramaniam tego typu elementy wziął wysunął na światło dzienne, ale ja z tego artykułu, z tego wywiadu wyciągam jedną rzecz. Słuchajcie, no musimy się rzeczywiście mocno zastanowić, jak to jest z tą pracą z domu. Z jednej strony ma ona swoje gigantyczne zalety. No. Come on, oszczędzamy czas na dojazdach do biura. Mamy możliwość załatwiania znacznie więcej rzeczy w ciągu dnia. Co więcej, są również takie komentarze na rynku, że my, pracując w domu, pracujemy nawet więcej. No nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale generalnie takie głosy chodzą po rynku. Ale teraz mamy sytuację, kiedy przynajmniej jedna firma, no bo to jedna firma, w tym przypadku TCS, jest tutaj cytowana, zdecydowała się na odejście od tego. Modelu. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście całkowicie, całkowite odejście, czy rzeczywiście ta firma jednak będzie dawała pewną możliwość, żeby sobie tam jakoś zdalnie od czasu do czasu popracować? Natomiast na razie przekaz jest jasny: Wszyscy pracownicy wracają do domu. Koniec kultury pracy z domu. Tak yy, można zacytować wręcz tą wypowiedź. Ja nawet spróbuję wam to zacytować bezpośrednio z tego artykułu, no bo mam go wyświetlonego przed sobą. No i co tutaj mamy? Tytuł brzmi TCS to end work from home culture. Zobaczcie, nawet to kultura, było nazwane kulturą pracy z domu. Jak widać, kultura nie do końca zdała egzamin w przypadku firmy TCS. Pytanie brzmi, ile jeszcze innych tego typu podmiotów ma tego typu wyzwania A i czy w ogóle my, na przykład w Polsce, czy nasze firmy outsourcingowe, czy nasze firmy ze świata GBS-ów, czy nasze firmy ze świata nowoczesnych usług dla biznesu również... Dokonały takiej analizy, czyli ilu pracowników w ciągu tych lat pandemicznych było zatrudnianych zdalnie, nie przychodziło do biur w ogóle, nie odbierało swoich no, różnych akcesoriów, nazwijmy to w przypadku chociażby takich identyfikatorów tyle tylko, że dostały im dostarczone do domu laptopy, komórki i tam inne narzędzia, na których pracowali. No i po tym, jak sobie parę miesięcy popracowali, to z tych firm odeszli. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek kiedykolwiek tego typu badania przeprowadzał, czy to na poziomie pojedynczych firm, czy to na poziomie całej branży. Z przyjemnością bym się zagłębił w tego typu badania, a nawet i rozmowy, bo myślę, że moglibyśmy dojść do wielu, wielu ciekawych wniosków, jak to work from home, czyli praca z domu wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje cały sektor nowoczesnych usług dla biznesu. I pewnie nie tylko, no bo to w końcu nie jedyny sektor, w którym ludzie przez czas pandemii pracowali w domu. Tylko i wyłącznie w domu bądź w jakimś tam modelu hybrydowym. No i z tą informacją zostawię Was tutaj, z tym takim przemyśleniem. Ciekawe, czy TCS otworzył właśnie furtkę do powrotu całkowitego do biur, czy będzie to sporadyczny, pojedynczy przypadek. Coś mi się wydaje, że jednak z tą hybrydą, czyli tym mieszaniem pracy z domu i pracą z firmy, to nie skończymy zbyt szybko, no bo te trendy po prostu chodzą obok siebie. Ale niemniej jednak warto wiedzieć, że wtedy, kiedy głośno się mówi o hybrydzie, wtedy, głośno się, kiedy głośno się mówi o pracy z domu, to zaczynają na rynku pojawiać się głosy o powrocie do firm i to głosy od największych firm, jakie siedzą w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w skali Świata. Za dziś Wam dziękuję. Zapraszam oczywiście do słuchania kolejnych odcinków podcastu BSS bez tajemnic zapraszam Was do subskrypcji tego podcastu. A jeżeli macie ochotę powspierać trochę jego rozwój, to została uruchomiona zrzutka, dzięki której będę rozwijał moją przestrzeń podcastową i jakość tychże podcastów będzie mogła być coraz lepsza, coraz lepsza. Dziękuję, do usłyszenia. Na razie. Cześć!